W środę w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku odbył się powiatowy konkurs piosenki angielskiej Big Talents. Konkurs odbywał się pod patronatem prezydenta Skarżyska Konrada Kroniga. Organizatorami byli Gimnazjum nr 2 imienia Powstańców Warszawy, Szkoła Języków Global Village i Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku. Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce przyznano Marice Ambroziak z Zespołu Szkół Prywatnych, a wyróżniono Natalię Dąbrowę ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Patrycję Ziębę ze Szkoły Podstawowej nr 2. W kategorii gimnazjów zwyciężył Jan Markowski, a wyróżnienie otrzymali Krzysztof Kasiński z Gimnazjum nr 1 i Kacper Palkowski z Gimnazjum nr 2. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrała Agata Kołodziej z Zespołu Szkół Ekonomicznych, wyróżniono Weronikę Kurdybach z Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych i Maję Skórską z drugiego liceum. Nagrodę Grand Prix otrzymała Aleksandra Zagórska z Zespołu Szkół Prywatnych. Uczestnikom występów gratulowała dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyna Michnowska-Małek. Chciałam serdecznie podziękować wszystkim. Kto nie wygrał, nie się czuje wygranym. Myślę, że samo tutaj bycie, sama odwaga i zaśpiewanie na tej małej scenie w dzisiejszym dniu to jest duże wyróżnienie. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, są przydane nagrody dla zwycięzców i również wyróżnienia. A myślę, że tutaj jurorzy widziałam, że nie było tutaj żadnych zadatków. Myślę, że byli zgodni w swojej ocenie, za co im serdecznie dziękuję. Dziękuję również Gimnazjum nr 2 za przygotowanie tak fantastycznego wydarzenia dzisiejszego dnia. Konkurs miał na celu promocję nauki języka angielskiego i promocję lokalnych talentów wokalnych. W sumie do rywalizacji przystąpiło ponad 20 osób, w tym jeden duet. Uczestnicy prezentowali przeboje popularnych wykonawców w języku angielskim. Popatrzmy na fragmenty występów. Get up from the other side.
Yes, I think to myself.